Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Dzisiaj kolejny odcinek, chyba drugi z serii poradników dla modelarzy. Chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj mój najnowszy aerograf od firmy Fine Art. Jest to aerograf FA180A z literą T. W ogóle on występuje pod numerem FA180A lub typ 7770. I zaraz Wam wytłumaczę, skąd to te się bierze. Tak prezentuje się zestaw, który ja sobie zakupiłem. Jest to taki pełniejszy zestaw dotyczący tego właśnie typu aerografów z regulacją powietrza, dopływu powietrza, czyli nie reguluje tylko i wyłącznie ciśnienie w kompresorze, ale mam możliwość regulacji również tutaj właśnie pod spodem. Mam specjalne takie podkrętło, którym albo zwiększam, albo zmniejszam dopływ powietrza. Tak prezentuje się ten aerograf. Nie będziemy go rozbierać, no po prostu budowa jak każdego, posłuchajcie, aerografu. Ma dodatkową tutaj tą osłonę, która umożliwia mi, powiedzmy, dokręcenie, na przykład, że tylko i wyłącznie mam w spuście z powietrze lub sobie reguluję wielkość plamki, bo tu się reguluje odchylenie, wiadomo, tego spustu, które uwalnia również powietrze, reguluje wielkość plamki, ze względu na to, że igła po prostu, jak jest włożona, ona się odchyla, no i w tym momencie, czy w zależności ile jest ona wysunięta do tyłu, cofnięta przez spust, taką też uzyskujemy plamkę. Na przykład możemy 0,2, ale możemy też większą uzyskać. I to jest regulacja właśnie odchyłu spustu. Tak prezentuje się ten zestaw. On już oczywiście przeze mnie był używany, teraz sobie go sprawdziłem. Nawet go trochę nie domyłem, powiem Wam, obciach. Ale patrzę cicho, to jest narzędzie pracy. I teraz tak, to narzędzie, co ten zestaw AT z końcówką zawiera. Poza samym aerografem, w którym znajduje się igła wraz z dyszą i osłoną, posłuchajcie, 0,2, znajdują się dodatkowo dysze z osłonami oraz igłami 0,3, 0,5. Ten aerograf w sklepie kosztuje około 175 zł. Jest to aerograf już praktycznie dostępny dla każdego modelarza, który chce po prostu zacząć malować dobrym aerografem. To nie jest górna półka, ale naprawdę ten aerograf robi swoją robotę i ktoś, kto po prostu zaczyna przygodę z aerografem, to albo sobie kupi ten poprzednio przeze mnie prezentowany FA180X lub 180A, lub w wersji T. Tutaj tak samo, pamiętacie, prezentowałem cały zestaw z zestawem właśnie również dysz, również tak samo wszystko miałem łącznie z wężykiem i z tą nasadką umożliwiającą szybko zmienianie aerografu. Tak prezentuje się ten zestaw, jak go sobie otworzymy. Mamy tutaj właśnie, zaraz do tego, poza dobrym aerografem trzeba mieć jeszcze jedną rzecz. Tutaj producent pokazuje nam oczywiście budowę tego aerografu. Tutaj mamy ten 180X, z czego się składa, a tu jest budowa 180A, proszę bardzo. Albo 180, tak samo jest FA180A, jak i również FA8000, tak samo się składa, tak jest zbudowane. Tu mamy zresztą instrukcje do wszystkich. I teraz powiem Wam, na co trzeba zwrócić mocno uwagę. Co dokupić wraz z aerografem? Na pewno pojemnik z uchwytem do czyszczenia aerografu. Tu sobie odstawiamy, jak malujemy aerograf. Jest on wtedy stabilny, bezpieczny, to jest ze szkła zrobiony, zaraz Wam pokażę właśnie taki zbiornik, potężne szkło, kawał słoika, mamy tutaj specjalną taką nakrętkę, tu wkładamy sobie właśnie aerograf, jak malujemy możemy sobie odłożyć,
ten aerograf, ewentualnie wyczyścić go. Już jak skończyliśmy malowanie danym kolorem lub w ogóle skończyliśmy robotę, wypuszczamy tutaj resztki farby. Wcześniej farbę, jak mamy jej dużo tutaj w zbiorniku, no to sobie otwieramy wtedy ten kapturek, to, który jest od razu taka wkładka filtrująca i wylewamy farbę ze słoika, z pojemnika, z aerografu do środka. Następnie nalewamy sobie na przykład zmywacza do farb akrylowych i wypuszczamy pozostałą resztę do zbiornika. To chroni nam też przed tymi oparami. I tego typu zbiornik polecam. Ale kolejną taką, znaczy po aerografie tak naprawdę, albo przed aerografem, warto jest zakupić tak samo dobry kompresor. Nie taki pojedynczy samą pompkę, tylko już kompresor z dodatkową tutaj butlą. Czyli taki jakby podwójny kompresor. Dlaczego? Tu macie, będziecie mieli stałe ciśnienie cały czas, ponieważ jak uruchomicie ten kompresor, wtedy napełni się powietrzem ta na dole butla. I tu będziecie mieli w tym momencie wszystko pokazane. Jest potrzebny po prostu dwukomorowy, właśnie znaczy z dodatkową tą komorą kompresor, żeby mieć stałe ciśnienie cały czas i żeby przede wszystkim kompresor cały czas nie pracował. Tego typu mały kompresorek, on cały czas będzie pompował nam powietrze i będzie głośny. Tutaj włącza się dopiero kolejny raz sam kompresor, żeby dopompować tą butlę. I jeżeli już kupować, to tego typu właśnie kompresor, na przykład ten A5000. Do tego oczywiście polecałbym właśnie zbiornik, a jeżeli ktoś jest hardkorowcem, to również oczywiście fajną rzeczą jest, tylko tu trzeba mieć miejsce, jest komora lakiernicza, właśnie gdzie jest wyciąg, wystawiamy to na przykład za okno lub do wyciągu jakiegoś, z którego możemy skorzystać i na tej płaszczyźnie sobie malujemy. Jest też zestaw taki tego uchwytu. Również jest z wersji, tutaj posłuchajcie, z narzędziami do czyszczenia samego aerografu. Mamy takie wyciory. Mamy tak samo taką igłę specjalną do czyszczenia końcówki. Oj, tego. Wyleciało mi to z głowy. No i warto mieć, jeżeli używamy dwóch aerografów, szybko złączkę, czyli coś takiego. Dobrze, posłuchajcie. W tym zestawie, tak jak widzieliście, znajdziemy właśnie co dodatkowo poza samym aerografem. Kluczyk do odkręcania właśnie dyszy. O, dyszy. Znajdziemy dysze razem z osłonami tutaj w rozmiarach 0,5 mm i 0,3 mm. 0,2 znajduje się już w aerografie. Znajdziemy również w specjalnym takim pojemniczku, tubce takiej, igły, które są dodatkowo właśnie tutaj, bardzo proszę zwróćcie uwagę, zabezpieczone, takie mają kapturki naciągnięte. I to znajduje się wszystko właśnie w tym zestawie. Ten zestaw nie zawiera szybko złączki ani takiej końcówki. Trzeba to dokupić oddzielnie. No i tutaj jeżeli chodzi powiedzmy o gadu-gadu na temat tego aerografu, to skończymy. Ja sobie teraz tutaj właśnie dokręcę szybko złączkę, którą miałem już, bo ona, tak jak wspominałem, nie znajduje się. I zobaczymy, jak maluje ten aerograf. Tu jest dysza razem z igłą 02. Ja teraz przygotuję sobie farbę. Będę używał farby czarnej z firmy Vallejo z serii R, czyli dedykowanej do aerografów. Do tego oczywiście będę używał airbrush thinnera, czyli rozcieńczalnika również Vallejo, jak i również tutaj mamy opóźniacz, który też jest, można powiedzieć, rozcieńczalnikiem jednocześnie firmy Vallejo. Możemy dodać jedno i drugie do farby, ale możemy też użyć, proszę bardzo, tylko i wyłącznie właśnie opóźniacza. Tak samo będzie działało, przynajmniej nie zauważyłem ja
jakichś kolosalnych różnic. Fakt, wysycha farba troszeczkę dłużej, schnie. O, to jest to. No i oczywiście airbrush cleanera, to również firmy Vallejo. Ten airbrush cleaner, tutaj mam thinner w takiej mniejszej buteleczce, sobie porozlewałem, no bo trochę uciążliwe jest, ale bardziej ekonomicznie jest kupować oczywiście w dużych butlach. Wezmę sobie teraz, przygotuję sobie farbę, o, pozwolicie. Jak sobie tutaj przygotowywuję właśnie farbkę, no to wziąłem też taki najprostszy pędzelek, żeby sobie go później wymieszać albo farbę w pojemniku, albo po prostu można też sobie wziąć w ten sposób i tutaj wymieszać już w zbiorniczku tą farbę i rozpocząć malowanie. I tak się zastanawiam, nie, okej, dobrze, zacznę, tutaj już podłączę wąż. Z tymi szybko złączkami czasami, o, jest. Dobra. Tutaj mam swój właśnie drugi taki pojemnik. Ach, jedna rzecz. Jedna rzecz, zwróćcie uwagę, tu jest osłonka i to jest osłonka tak zwana koronkowa. Tak jak korona wygląda. Przygotowałem sobie farbę dość rzadką, w proporcji praktycznie 2 do 1, czyli mam dwie części farby i na przykład na 10 kropli powiedzmy farby mam 5 kropli rozcieńczalnika. A dokładnie użyłem teraz tylko i wyłącznie, posłuchajcie, opóźniacza, czyli tego flow improvera. Teraz sobie dokładnie tą farbę wymieszam. Częściowo pędzelek wytrę. Jeszcze jedna rzecz. Musiałem kamerkę trochę poprawić. Wytestujemy, czy dobre są proporcje. Tu jest farbka, jest dobrze, szybko. I teraz sobie mniej więcej pomalujemy. Farba jest rzadka i tutaj jej krycie, wiadomo, będzie w tym momencie dużo mniejsze. Mam dość duży dopływ powietrza. Jeżeli chodzi o ustawienie, posłuchajcie, ciśnienia na kompresorze, no to jest ustawiony do 1 bara. Mam tak samo ograniczenie w plamce i zobaczymy sobie, jak maluję przy niedużym dopływie powietrza. Jest tak. Troszeczkę chyba farbę źle dopasowałem, to nie jest pędzelek, tu jest pędzelek. Troszeczkę chyba sobie rozcieńczę farbę. Dodając dwie krople thinnera. Wymieszam ją sobie od razu.
No tutaj mam dość mocno odsuniętą iglicę do tyłu, jest duży otwór, duży przepływ i sobie teraz mniej więcej zmniejszam przepustowość. Farba jak widać jest rzadka, ale na przykład jeżeli będę chciał porysować, powiedzmy na skrzydle, powiedzmy zaznaczyć płyty, powiedzmy linię podziału na skrzydłach, no i teraz na przykład sobie z daleka, daleko mam już odsunięty spust, więc im rzadsza farba, wiadomo, tym będzie słabiej kryła. Ale powiem wam, że no po prostu tak też trzeba malować. Tu sobie wypuszczam teraz, jak kamuflaż na przykład liniowy na 7,2 by wychodził. Tu sobie najpierw roztarg. No widać, że się rozpryskuje już, farba jest za rzadka, ale przykręcę sobie. Zawsze zaczynamy gdzieś z boku i malujemy sobie, powiedzmy, kamuflaż, tak, na modelu 7,2, powiedzmy taki z 43 roku, dwubarwny, gdzie mieliśmy kolor piaskowy. Możemy też sobie jakieś zygzaki, taki powiedzmy fantazyjny kamuflaż porobić, tak jak na przykład na włoskich samolotach, powiedzmy, jest. Tak maluję ten aerograf. Teraz sobie z daleka, proszę bardzo, odsunięty maksymalnie jest. Patrzcie, przykręcam. I tu już tylko tyle mogę pomalować. O. No i mamy zabawę teraz, tak? Malujemy sobie albo z daleka, jak mamy na przykład w 3/5, tak? To nie musimy tego kamuflażu takiego delikatnego robić, tylko możemy sobie odjechać na 3/5 lub 4/8 i spokojnie sobie wmalować wzór danego kamuflażu, powiedzmy. Coś się długo pompuje. A mogę sobie właśnie odkręcić spust i maluję 0,2, po prostu płaszczyzny. Tutaj jeżeli mam dużą płaszczyznę do zamalowania, to lepiej to malować z daleka. Nie tak, bo po prostu będziemy dziubać i będą ślady, tylko bardziej z daleka. Popatrzcie, naprawdę fajny, niecałe 180 zł ten aerograf kosztuje. I jest naprawdę, ja jestem z niego zadowolony. Jeszcze go do końca nie wyczułem, tak? Muszę się nauczyć tutaj dokładnie korzystać z regulacji tej pod zbiornikiem, dopływu powietrza. Tu już mniej więcej wiem, jak na przykład mam pomalować taki drobny kamuflaż. Tylko pamiętajcie, ten kamuflaż jest taki mało wyraźny ze względu na to, że była rzadka farba. Ale też trzeba odpowiednią farbę sobie dobrać, żeby po prostu... A ja pokażę później wam, jak maluję tego typu też kamuflaż. Na chwilę obecną posłuchajcie. Bohaterem dzisiejszego poradnika był aerograf firmy Fine Art. Nie wiem, co mu się stało. Był aerograf firmy Fine Art FA180A. W moim przypadku zestaw AT, czyli z dodatkowym osprzętem. Posłuchajcie, ja jestem z tego aerografu, na chwilę obecną używam go 5 dni, nie, przepraszam, co ja gadam, 4 dni, ale tak go biorę, różne farby wlewam do niego, nadal wierny zostaje Vallejo i jeżeli chodzi na przykład o Hatake, to tylko i wyłącznie Orange, dalej to było
działo się. I powiem wam tak, ja używam, wiem, że jest wielu przeciwników, ale też wielu zwolenników, jeżeli chodzi o firmę Vallejo, farby akrylowe te do, powiedzmy, właśnie malowania aerografem. Powiem wam tak, no kwestia jest, posłuchajcie, ja przede wszystkim oduczyłem się jednej rzeczy. Nie używam wody do rozcieńczania farb, ani nie używam płynów tego typu, jak właśnie opóźniacz, czy na przykład rozcieńczalnik, nie używam innych firm. To, że one się nie ważą, to nie oznacza, że ta farba będzie tam reagowała podczas malowania aerografem tak, jak powinna przy użyciu na przykład właśnie rozcieńczalnika Vallejo. Bo to, że ona się nie zważy, to nie oznacza, ale może jednak ta struktura, tam my tego nie widzimy, ale może po prostu zachodzić jakaś reakcja, która spowoduje, że farba na przykład pod wpływem powietrza będzie nam się na przykład zasychała zaraz u wylotu dyszy, tak? I będzie się zapychała i potem jest, że farba jest do bani, ale ja widziałem, bo ktoś gdzieś pokazał. Powiem wam tak, wiem, wielu pokazywało, wielu widziało, jeden napisał, drugi pogłaskał, zadra mu wlazła w rękę. Posłuchajcie, teraz producenci farb chemii modelarskiej robią w ten sposób, że po prostu jeżeli kupuje się farby firmy X, to należy kupować chemię, dodatki do tego tej samej firmy, czyli firmy X. Nie kupujemy A, B, C, Y, bo możemy mieć kuku sobie zrobić i po prostu nerwy tracić. I niepotrzebnie czyścić wielokrotnie aerograf. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam. Polecam wam śmiało ten aerograf. Ja też jestem początkujący, jeżeli chodzi o używanie aerografów. Teraz dopiero się tak rozbujam troszeczkę więcej. Przemyślcie sobie, zobaczcie poprzedni mój unboxing, jeżeli chodzi o aerograf, ten właśnie 180X. Bardzo dziękuję wam za uwagę, życzę miłego dnia. Link do sklepu, gdzie możecie kupić ten aerograf, znajduje się pod filmem w opisie. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, cześć.